Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Czy wy przywitaliście już wiosnę? No bo ja wiosnę witam właśnie tym odcinkiem premier, bo mi taki wiosenny, zwiewny, szybki, krótki wyszedł i mam wrażenie, że za tydzień skumulują mi się nieco większe klimaty i pudła, chociaż dzisiaj będzie jedno takie wielkie pudło, ale to jako ciekawostka tak na koniec, więc koniecznie zobaczcie do samego końca. Jak wiosnę witam, to musi być pachnąco i kwieciście w postaci kart, ale będzie też inna karcianka, w której bynajmniej ani o wiosnę, ani o kwiatki nie chodzi, wręcz przeciwnie, toczy się tam wojna, więc dla odmiany jeszcze zabiorę was na szybką wycieczkę w kosmos i poskładanie kosmicznych puzli, sami ocencie, bo jeszcze do tego chcę wam pokazać grę, o której za wiele nie mogę powiedzieć, żeby nie psuć wam zabawy, no więc może już teraz bez słowa przechodzę do tego odcinka premier. Dodam tylko, że jak wam się będzie podobał, to fajnie jak zostawicie kciuki w górę, a ja już zaczynam. Tradycyjnie zaczynam od aktualizacji, abyście byli na bieżąco i zacznę od tych gier, jakie znajdziecie już w sklepach, czyli jakie planszówki i karcianki miały premierę w minionym tygodniu. No i w sklepach czeka już na was Biuro Śledcze, Śledztwa w Arkham i inne tajemnice. Jakie tajemnice? Chociaż nie, absolutnie nie zdradzę wszystkich, w dzisiejszym odcinku wam nieco więcej opowiem, więc oglądajcie. Kolejna premiera, tym razem właśnie kwiecista i pachnąca od Rebela, to właśnie Pachnący Ogród. Również o tej karcianej grze dzisiaj dwa słowa więcej usłyszycie. Pulsar Tomat, czyli dodatek do Brzdęka w kosmosie, premierę ma dziś, a więc już możecie pędzić do sklepów. Kolejne premiery to Pitagoras, a także Reakcja łańcuchowa. I to są dwie gry, o których opowiadałam wam w poprzednim odcinku premier. Linka zostawię wam w opisie, żebyście nie musieli szukać. Dominion Zdobycze to jest kolejna z premier, o której także usłyszeliście w minionym tygodniu dwa słowa więcej ode mnie. A dla tych z was, którzy jeszcze nie posiadają, Galakta postarała się o dodruk Posiadłości Szaleństwa, więc już w sklepach również Posiadłość Szaleństwa powróciła i czeka na tych, którzy chcą nieco oszaleć. A teraz jeszcze dwa słowa o tych planszówkach, na które powinniście się przygotować, czyli dwa słowa o nadchodzących w najbliższym tygodniu premierach i część z tych gier być może będzie miała swoją premierę już w kwietniu, a nie jeszcze w marcu. Natomiast z najbliższych spodziewajcie się wersji Ultimate Edition 51 stanu. O tej karciance nieco więcej mówiłam wam w oddzielnym materiale. Również linka szukajcie w opisie, kto jeszcze nie widział. Od Portal Games prawdopodobnie w najbliższym tygodniu lub na początku kwietnia pojawi się premiera gry Woodcraft i dzisiaj o tej grze dwa słowa wam powiem i pokażę zawartość, bo dopiero co ją otrzymałam. Jeśli chodzi o Portal, to dodatki do gry Bloodborne to również zapowiadana na najbliższy tydzień premiera. Od Lucky Duck, Półeczka, Doniczki, Encyklopedia to premiery, które nadchodzą w najbliższym czasie, a także Dicetron Adventures. O tej grze nieco więcej opowiadałam wam jeszcze przed startem jej kampanii, podobnie jak o Dicetron Sezon 2, których premiery możecie spodziewać się z końcem marca, bądź też na początku kwietnia. Dodatkowo pojawi się również Nieśmiertelność, czyli najnowszy dodatek do Dune Imperium, a także na początku kwietnia lub z końcem jeszcze marca takie maleństwo, czyli Papierowe Morze oraz Keep the Heroes Out w polskiej wersji językowej. O tej grze nieco więcej mogliście zobaczyć w live. Również zostawię wam linka w opisie do odcinka, gdzie z chłopakami w Keep the Heroes Out graliśmy. I to tyle, jeśli chodzi o zapowiedzi na najbliższy czas, więc już teraz wiecie, na co się możecie przygotować. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale myślę, że każdy z nas ma coś takiego, że koło niektórych gier po prostu nie może przejść obojętnie. Ja obojętnie nie przejdę na pewno obok gry z uniwersum Władcy Pierścieni, a jeśli do tego jest to jeszcze karcianka, no to już zdecydowanie ma moją uwagę i taką uwagę właśnie zdobyła Wojna o Pierścień w wersji karcianej. Spore pudło, jak na karciankę. Dzisiaj dwa słowa wam o tej grze opowiem, bo od razu was też zaproszę na oddzielny materiał, który pojawi się o tej grze po weekendzie, bo myślę, że warto się nad nią nieco więcej pochylić. Jak wygląda tutaj owa tytułowa wojna, więc cienie kontra wolne ludy. Słuchajcie, w zależności od liczby graczy,
czyli też wybranego trybu rozgrywki, będziemy dobierać wybrane karty poszczególnych rodów i w ten sposób stworzymy sobie talię. Na środku stołu natomiast wykładamy talię kart ścieżek, a także pola bitwy, wolnych ludów oraz owego cienia. Na każdej z tych kart są jakieś bonusowe akcje dla jednej bądź drugiej strony konfliktu, a także punkty zwycięstwa. No i będziemy właśnie, czy to na ścieżkach, czy na polach bitwy walczyć. Ta strona, która wojnę wygra, zdobędzie nie tylko kartę, ale zapisane na niej punkty zwycięstwa. Natomiast my będziemy zagrywać z naszej ręki postaci, całe armie, a także dołączać będziemy przeróżne przedmioty, aby wzmacniać tych naszych bohaterów i stawić czoła przeciwnikowi. Co istotne, na ścieżki możemy zagrywać bohaterów różnego rodzaju, ale tam nie mogą pojawić się armię, natomiast na pola bitwy zagrywamy, w zależności od tego, jakie to jest pole bitwy, albo obrońców o symbolach wskazanych na karcie, albo atakujących, których symbole również są na tej karcie wskazane. Następnie po kolei na każdym z pól bitwy oraz na ścieżce rozpatrywana jest wojna, walka. Dodatkowo karty będziemy mogli również zagrywać do rezerwy, stamtąd korzystać ze specjalnych zdolności tych kart, no i właśnie łączyć je ze sobą, tak aby owe zdolności, umiejętności oddziaływały. Wszystko po to, aby pokonać przeciwnika i obronić się przed atakami z jego strony. Teraz mam zagwozdkę, jak tu opowiedzieć o grze, w której nie można powiedzieć ani słowa. Kto ma ochotę na wycieczkę w kosmos, w kosmosie się nie mówi, prawda? Trochę jak w Załodze od Galakty, gdzie również w kosmosie nie możemy się ze sobą komunikować, jedynie poprzez zagrywane karty. Tutaj nie będą to zagrywane karty, tylko żetony z podpowiedziami od tytułowej AI. Kto będzie sztuczną inteligencją? Kogo wybierzemy, bo tak naprawdę jeden z graczy jest właśnie sztuczną inteligencją, dostaje zasłonkę i zestaw żetonów do podpowiadania reszcie, czyli kosmonautom, którzy w zależności od wybranego scenariusza będą musieli dokładnie odwzorować coś, co znajduje się na karcie wzoru, którą widzi tylko sztuczna inteligencja. Lubię gry z zasłonkami, no i tutaj też ta zasłonka jest, bo sztuczna inteligencja, właściwie gracz, który w nią się wciela, patrzy sobie na tę kartę wzoru i musi podpowiadać przy użyciu określonej liczby, a także rodzaju żetonów reszcie graczy, aby odpowiednio odwzorowali sytuację z owej karty wzoru na planszy, czyli gdzie, w jakim kolorze mipelek, czyli kosmonauta, ma odpowiedni klucz i znajduje się w dobrym miejscu. Do tego mogą wnosić jeszcze kostki, a właściwie wartości na tych kościach, no bo mamy tutaj różne stopnie trudności tych kolejnych scenariuszy. Same karty wzorów są dwustronne, do tego mamy za każdym razem jednak inny układ mapy, więc myślę, że mogę spokojnie powiedzieć, że regrywalność jest tutaj kosmiczna. A więc sztuczna inteligencja za zasłonką układa sobie z dostępnych na dany scenariusz żetonów sekwencje z podpowiedzią dla reszty graczy. Czyli na przykład, że ten konkretny klucz powinien być w czerwonym kolorze o wartości 2 i wtedy jest dobrze. Odsłania zasłonkę, no i reszta graczy, oby odpowiednio odczytała te informacje, oznacza to wtedy poprzez wykonywanie swoich akcji, czyli wystawianie pionków, przesuwanie ich, bądź też ściąganie ich z planu. Wydawać by się mogło, że proste, ale jak zawsze mamy ograniczony czas. To ile czasu, jakie żetony są do dyspozycji i czy są jakieś specjalne zasady dotyczące poszczególnych scenariuszy, właśnie znajdziemy w takiej książeczce scenariuszy, więc no, całkiem sympatycznie się zapowiada, tylko pamiętajcie, że nie rozmawiamy podczas tej gry, no chyba że o pogodzie lub też polityce i sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, chociaż nie, o tym nie gadajcie, bo to nie chodzi o to, żeby się kłócić, tylko właśnie mile spędzić czas przy tej planszówce, czy raczej grze kafelkowej. Tym razem Smart Flamingo zaproponował nie Ether, tylko no właśnie takie karciano-kafelkowe, kosmiczne wydanie. Kampania tej gry startuje jeszcze w marcu 31, więc jeśli będziecie mieli ochotę sprawdzić, jak to w tym kosmosie wygląda, to zapiszcie sobie datę startu.
Wspomniałam na początku, że witam dzisiaj wiosnę, więc słuchajcie, no muszą być kwiaty na przywitanie wiosenki, więc i są takie pachnące, a właściwie cały ich ogród. Będziemy sobie bukiet tworzyć, więc czasem się przytrafi jakiś motylek, czy nawet biedronka. I mnie ta gra przypomina łąkę, bo właściwie to jest łąka. Natomiast mówię tutaj o grze łąka, gdzie mamy również rozłożone karty w rzędach i kolumnach i stamtąd z tych kart ogrodu będziemy zbierać, tworząc zestawy, aby zrealizować karty nagród. I to wszystko przez 3 dni, a konkretnie przez 3 rundy. Na dole jeszcze mamy takie mniejsze karty naszych pragnień, one też nam pozwolą zbierać właśnie sety i zestawy, a w ten sposób gromadzić sobie punkty. Jak to się odbywa? Rozstawiamy sobie najpierw po lewej stronie nasze pionki i rozpoczynając od tego na samej górze, gracz wybiera sobie kartę, którą chce zabrać, stawia tam pionka, zabiera kartę. Czasem trafi się kamyk, który też na koniec gry zapewni nam punkty zwycięstwa. No i tak po kolei wszyscy gracze, więc ustawi się od nowa kolejność i znów od pionka na samej górze wybieramy kolejne karty, tylko w drugą stronę i tak gramy, aż skończą nam się kolumny, a potem przechodzimy do następnej rundy. Myślę, że tajemnicą nie jest, że gracz, który na koniec zdobędzie najwięcej punktów, wygrywa. Do tego jeszcze punkty za zgromadzone kamyki, a także za kartę filiżanki. Prosta w zasadach, bardzo ładnie zilustrowana, przyjemna taka wiosenna karcianka jako nowość od Rebela na dziś. Słuchajcie, teraz niełatwe zadanie przede mną, bowiem nie za wiele mogę Wam powiedzieć o tej grze, aby Wam nie popsuć zabawy, ale z drugiej strony, no warto, abym coś jednak pokazała i powiedziała, szczególnie dla tych z Was, którzy nie znają tego rodzaju gier, czyli tak naprawdę nowego Sherlocka Holmesa. Biuro śledcze, śledztwa w Arkham i inne tajemnice. No właśnie, jakie inne tajemnice to pudełko skrywa? To było dla mnie bardzo miłe zaskoczenie, bo mamy tutaj sporo owych tajemnic, które będziecie odkrywać. Przede wszystkim, jeśli chodzi o pierwszą sprawę, troszeczkę Wam pokażę, żeby, mam nadzieję, zachęcić. Gdyby ktoś nie chciał, no to proponuję, abyście po prostu cały ten wątek o biurze śledczym pominęli. Będzie czasówka, więc po prostu przeskoczcie sobie do kolejnego epizodu z tego odcinka. A więc rozpoczynamy z takimi akcesoriami jak gazeta, jak mapa i sama mapa podzielona jest na różne obszary, do których będą odnosić się no właśnie różne takie tropy, wskazówki. Będzie również cała księga adresów, która także łączy się z naszą mapą i na początku dowiadujemy się, że jesteśmy oczywiście śledczymi w tytułowym biurze śledczym. Mamy udać się do Arkham, bo tam popełniono zbrodnię. Denat sobie leży, cały podrapany w błocie. Sprawdzamy, oglądamy, ma jakieś sińce i nagle nasz koroner pokazuje nam inne ciało i mówi, że ta postać zginęła w innej części miasta, a ma dokładnie takie same obrażenia. I jeszcze kolejny, który jeszcze w innej części miasta, z takimi samymi obrażeniami i nagle patrzymy i okazuje się, że twarze wszystkich tych panów są identyczne. Do tego jeszcze każdy z nich ma ślad po pierścieniu, obrączce, no i okazuje się, że koronerowi udało się ją już ściągnąć. I co dalej? Sami sprawdźcie. Nie chcę za dużo zdradzać, natomiast słuchajcie, Biuro Śledcze jest grą, w której będziemy no właśnie badać te różne tajemnicze sprawy. Co ciekawe, tutaj nie ma takiego typowego rozwiązania sprawy, że jest ona rozwiązana albo nie, tylko zdobywamy sobie jakby punkty za poziomy, ile nam się różnych tropów, poszlak, wskazówek udało poprawnie jakby odkryć, czy podążyliśmy tą dobrą drogą, bo w ten sposób zbieramy sobie punkty i to jest takie trochę na końcu niedopowiedziane, co jeszcze jakby podbija ten tajemniczy klimat, jak dla mnie. Poza tym cała gra jest bardzo fajnie klimatycznie wydana, bo te gazety są takie właśnie w starym stylu, same mapki, kolejne stronice tych naszych ksiąg, które będziemy sobie wertować, czytać i szukać tropów, wskazówek, poszlak, prowadząc śledztwo i przesłuchując, no i oczywiście starając się odkryć te tajemnice. Mam nadzieję, że te kilka wątków, jakie zdradziłam, nikomu nie popsują zabawy, a wręcz przeciwnie, zachęcą Was, aby po biuro śledcze sięgnąć. Jeśli chodzi o kolejną nowość, którą dzisiaj Wam pokażę, to będzie tylko otwarcie pudełka i swoisty unboxing, bo ta gra przyszła dosłownie dzisiaj, więc jeszcze nie zdążyłam
ją zagrać, ale zerknijcie sobie, jak wygląda nowość od Wladimira Suchego. Ja tam lubię z Suchym latać w kosmos w Pulsarze, ale zobaczymy, co w Woodcraftcie, oprócz tego, że mam wrażenie, że będę tutaj strugała sobie chyba jakiegoś Pinokia, no nie wiem. Tak czy inaczej, mamy kosteczki, a jakże drewniane, które będziemy sobie wykładać na plaży. Tam się pojawia również takie koło i będziemy tam obstawiać akcje. A co ciekawe w tej grze, wybieramy jedną z 7 akcji, które mają stać się bardziej wartościowe, im dłużej pozostają niewybrane. No i te akcje służą właśnie do modyfikowania wartości kości, które będą reprezentowały tutaj drewno. Drewno, z którego będziemy sklejać, strugać, ciąć, nie wiem co tam jeszcze robić. Tylko pytanie, czy faktycznie tutaj powstanie Pinokio, czy może jednak jakieś inne użyteczne narzędzia. O tym będę się przekonywała. Woodcraft wygląda właśnie tak, jak zobaczyliście. A nieco więcej w jakimś kolejnym odcinku premier na pewno Wam o tej grze opowiem. I na koniec, jako ciekawostka gadżetowa, moi drodzy, organizer do wielkiego pudła, które mogliście zobaczyć ostatnio, było bez spoilerów, teraz też będzie bez spoilerów, a raczej z mrozem, lodem, śniegiem, no bo jakże inaczej w Frosthaven może być. Insert, który bardzo fajnie klimatem dopasował się do samej gry, a więc mamy nakładki, które są a la lodowe, super to wygląda, które nam ogólnie organizują te tonę żetonów. I słuchajcie, jeśli chodzi o tonaż, to ta gra już sama w sobie, bez organizera, jest ciężka, ale wraz z nim, no to powiem Wam, wiosenna siłownia się kłania. Wcale nie musicie nigdzie kupować karnetu, wystarczy taki zestaw Frosthaven wraz z organizerem, popodnosić sobie to kilka razy i od razu waga w dół, czy raczej w tym wypadku waga w górę, bo to, jak widzicie, swoje waży. I właściwie skąd takie gabaryty i ciężar? W tym pudełku jest głównie papier, tektura, czyli słuchajcie, dziesiątki żetonów, terenów, różnych przeszkód, jakieś skrzynie, stoły, oczywiście stędy różnego rodzaju potworów, no i ogrom kart, a zatem sam organizer to jest cała masa tacek różnego rodzaju, które oddzielają, separują, no i też porządkują te różne typy, różne rodzaje elementów, aby nam się to wszystko nie zmieszało. Dzięki temu też mam wrażenie, że łatwiej i szybciej będzie można przygotować kolejną rozgrywkę. I słuchajcie, mimo że inserty akurat od Eraptora są na tak zwane kliki, no to jednak ja polecałabym go skleić, bo niektóre z tych tacek wypinają się od ilości rzeczy włożonych do środka, bo często to wszystko jest na styk. A wiecie, że nie ma nic gorszego niż wysypane żetony, szczególnie te malutkie. Pojemnik na karty fajnie mieści je wszystkie w koszulkach, zatem miło, że zadbano o ten bądź co bądź dość istotny szczegół. Musicie też wiedzieć, że w wypadku tego typu organizerów, gdzie właśnie te elementy ząbków, które podczas składania będziemy klikać, wpinać, one wystają i lubią się o siebie wzajemnie ocierać, zahaczać, ale też o pudełko, no i też je rysować, a tym samym niszczyć. O, zgrozo! Na co jednak warto zwrócić uwagę, a co wcale nie było proste, szczególnie przy tych gabarytach gry, to, że po włożeniu tych wszystkich tacek, tych wszystkich elementów organizera wieczko domyka się do końca, bo wszystko mieści się nam idealnie w pudełku, a więc nic nie odstaje, no jedynie swoje waży. Pominę, ile kosztuje, natomiast no, wygląda całkiem przyzwoicie i nieźle nam to wszystko organizuje. A swoją drogą, jaką macie najcięższą planszówkę w swojej kolekcji? Nie mówię tu o ciężkości rozgrywki, chociaż może to też jest kryterium, dajcie znać w komentarzach. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Tradycyjnie, jeśli Wam się podobało, to fajnie, jak zostawicie kciuki w górę. Życzę Wam miłego, wiosennego, plażowego weekendu. Widzimy się oczywiście w niedzielę rano, tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!